Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Trzeba przede wszystkim walczyć z dezinformacją na temat państw, które najbardziej pomagają Ukrainie, takimi jak Polska. I to charakterystyczne, że atakujecie Polskę akurat w święto Konstytucji 3 maja. I to jest wręcz niesamowite, jak historia lubi się powtarzać. Wtedy Zachód przestraszył się, że Polska z nową konstytucją i wolnością, której nie było nigdzie w Europie, tyle ile w Polsce, bardzo szybko będzie coraz silniejsza i postanowił razem z Rosją ją zniszczyć. Oczywiście z pomocą swoich przekupnych Polaków z Targowicy. Dzisiaj, 231 lat później, znów denerwują was wolnościowe aspiracje Polaków, no i oczywiście to, że ciągle upominamy się o Ukrainę. I znów z pomocą swoich Polaków, ku uciesze Rosji, wprowadzacie kolejne projekty osłabienia Polski. Dlaczego? Bo chcecie powrotów do biznesu z Rosją. I to nie jest tak, jak tutaj mówiliście, że wszyscy chcemy tego samego. Nie. Wy chcecie, żeby ta wojna szybko się skończyła, a my chcemy, żeby Ukraina wygrała. To są dwie różne rzeczy. I jeszcze jedno. Nie będziecie Polaków pouczali. Polaków, którzy dla Europy stworzyli pierwszą konstytucję, nie będziecie pouczali, czym jest wolność, czym jest praworządność, to od nas możecie się jej uczyć. Wiwat 3 maj, wiwat Konstytucja 3 maja.